Na czym polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na kolejny materiał. Gloria mania patri, comparsit gloria nato. Materiał ten nagrywam we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, lub też z Góry Karmelu. Tutaj jest niejasność, jak tą górę należy odmieniać, dlatego mamy kolor niebieski. Mam nadzieję, że wyjdzie on faktycznie niebieski. Jest to trochę inny niebieski niż ostatnio. Wybieram się niedługo na obóz wakacyjny. Przez 10 dni nie będę dostępny, dlatego mam zamiar dzisiaj nagrać dwa materiały i nadrobić w ten sposób coś, co od dawna zaniedbałem, mianowicie komentarz do listów świętego Pawła. Omówiłem pierwsze dwa rozdziały i na pół roku praktycznie ta myśl, ten ciąg, planowany ciąg został przerwany. Jest to dobra okazja do tego, żeby to nadrobić. A więc rozdział trzeci listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Będę go czytał i omawiał. Zaczęliśmy od wersetu pierwszego i drugiego, choć drugi był nie w całości. Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, to czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy zgodnie z tym, co napisane, abyś się okazał sprawiedliwy w słowach twoich i obniósł zwycięstwo, kiedy cię sądzą. Skąd w ogóle ta myśl? Myślę, że po pół roku już pewnie zapomnieliście, o czym mówiliśmy w poprzednim materiale. Chodziło tam o to, że każdy może dostąpić zbawienia, zarówno Żyd, jak i poganin, w sensie pochodzenia etnicznego, przez wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. No i teraz święty Paweł zadaje sobie pytanie, no to po co w ogóle obrzezanie i całe prawo Starego Przymierza, skoro teraz poganie również mogą wejść do Królestwa Niebieskiego przez wiarę w Chrystusa? I zaznacza święty Paweł, że wielka jednak jest ta korzyść, wielka była potrzeba Starego Przymierza i pomimo tego, że to przymierze doprowadziło wielu do grzechu, o czym jeszcze będziemy słyszeli, to mimo wszystko te obietnice Boże przecież okazały się prawdziwe. I tutaj jest od razu fragment, który jest kontrowersyjny w kontekście współczesnej teologii, mianowicie dzisiaj za Janem Pawłem drugim, nie wiem, czy on był pierwszy, który tą tezę postawił, ale u niego ona była bardzo wyraźna, powtarza współczesna teologia za Janem Pawłem II, że te słowa, jeśli niektórzy stali się niewierni, to czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? A więc jak to przecież przez to, że część Żydów stała się niewierna, nie oznacza to, że teraz w jakiś sposób Stare Przymierze miałoby wygasnąć. Pan Bóg, jego obietnice wciąż są ważne, a więc te obietnice Starego Przymierza wciąż obowiązują zgodnie z tą interpretacją, a więc można się zbawić bez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Taki jest ostateczny wniosek, to znaczy można się zbawić za pomocą innej drogi niż Pan nasz Jezus Chrystus. Tak w praktyce współczesna teologia naucza, choć oczywiście nie w ten sposób to zostanie sformułowane, bo byłaby to wtedy bezpośrednio herezja. Natomiast jak najbardziej tak współczesna teologia ostatecznie do tego prowadzi, mówiąc, że w sumie to nie ma potrzeby, żeby nawracać współczesnych talmudycznych Żydów. Twierdzą w ten sposób, że co do zasady właśnie Pan Bóg dał właśnie tą ścieżkę zbawienia, to jest ta ścieżka dla Żydów, ścieżka talmudyczna, ścieżka Starego Przymierza, a dla całej reszty, dla gojów,
No to już jest nowa ścieżka i to jest właśnie chrześcijaństwo. I taka interpretacja też bardzo dobrze pasuje tym talmudycznym Żydom, no bo oni z natury mają właśnie takie przekonanie, że właśnie ich wiara to jest dla nich, dla tych lepszych, natomiast dla całej reszty może być coś innego. Mogą sobie tam wierzyć w co chcą, natomiast dla nas jest właśnie to. I tutaj w zasadzie w jakiś sposób teologia Kościoła ulega tej wizji i przedstawiany to jest właśnie w ten sposób. Rozumiemy w tradycyjnej wizji, w tradycyjnej teologii, w nauczaniu Pana Jezusa, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ktoś uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeśli jakiś człowiek zbawia się w jakiejś fałszywej religii, to zbawia się pomimo tej fałszywej religii, a więc jeśli ktoś w religii talmudycznej dojdzie do zbawienia, to pomimo tej swojej talmudycznej religii, dlatego że szukał prawdy, nie udało mu się jej rozpoznać, starał się żyć zgodnie ze swoim sumieniem i robił co mógł, a mu się nie udało. Pan Bóg w takiej sytuacji oczywiście człowieka łaską obdarzyć może, pomimo jego fałszywej religii, ale jego fałszywa religia nie jest zasadniczo środkiem, który do zbawienia prowadzi. We współczesnej teologii fałszywa religia może być środkiem, który do zbawienia prowadzi, bo tak naprawdę wszyscy są anonimowymi chrześcijanami. To przede wszystkim w odniesieniu do niechrześcijan, ale raczej ja nigdy nie słyszałem przynajmniej, żeby to słowo, to określenie anonimowych chrześcijan odnoszono do Żydów. Podejrzewam, że jednak byłoby to odebrane przez nich jako afront, że jednak właśnie byłoby to, odebraliby to jako potraktowanie jako w jakiś sposób gorszych, że to co, to my też jesteśmy jakimiś chrześcijanami drugiego sortu. Nie. W ich perspektywie oczywiście to jest właśnie ta Boża religia, a wszystko inne to wiadomo, goje to tak naprawdę nie do końca są tacy podludzie, a więc kto by tam się w ogóle nimi zajmował. I podejrzewam, że ta współczesna teologia nie odważy się nazwać przedstawicieli współczesnej religii talmudycznej anonimowymi chrześcijanami, tylko raczej właśnie będzie szła w tą stronę, żeby twierdzić, że właśnie oni powinni pozostać wierni swojemu przymierzu. Przypominam, że to jest sformułowanie, które jest dopuszczalne w ramach modlitwy wiernych na Novus Ordo Missae, gdzie można się modlić właśnie o to, żeby Żydzi pozostali wierni swojemu przymierzu. No to jest dokładnie to, tak? To jest modlitwa o to, żeby wytrwali na tej drodze, którą uważa najwyraźniej współczesna teologia za drogę, która prowadzi do zbawienia, a która taką drogą nie jest, bo kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Stąd ta modlitwa ma w sobie coś satanicznego tak naprawdę, bo tak prosi wtedy, gdy taka modlitwa jest odmawiana. No to ci ludzie zgromadzeni w kościele proszą o to, żeby ci ludzie pozostali w swojej fałszywej religii. Jest w tym coś demonicznego i jeśli dla kogoś to za mało, żeby stwierdzić, że coś tam jest nie w porządku, to naprawdę nie wiem, czego jeszcze potrzeba. Natomiast ten fragment jest tak używany. I jak należy to rozumieć, że obietnice Boże są nieodwołalne? Jakie to są obietnice Boże w Starym Przymierzu? No oczywiście cały Stary Testament jest ukierunkowany na Mesjasza. Oczywiście cały on jest ukierunkowany na przyjście tego Zbawiciela. I to w samym Starym Testamencie jest zupełnie oczywiste. Także to u proroków ciągła ta myśl, że nadejdą te czasy mesjańskie, te czasy odkupienia, które oni rozumieją bardziej docześnie, ale mimo wszystko jakby to cały czas jest. Oni to przyjście Królestwa Bożego postrzegają, oczekują go jako czegoś ziemskiego. Tak, ale jednak ta myśl cały czas tam jest i w praktyce to Boże objawienie oczywiście całkowicie ukierunkowane jest na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obietnice Boże są nieodwołalne, a więc to prawo, które zostało Żydom dane, ma ich doprowadzić do Pana naszego Jezusa Chrystusa i w tym sensie to jest nieodwołalne, że ono jak najbardziej dalej powinno doprowadzić. To znaczy Żydzi, studiując Stary Testament, powinni dojść do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I przecież oczywiście takie przypadki się zdarzały i
za czasów świętego Pawła. W pewnym sensie on jest takim przypadkiem, chociaż rzeczywiście nawrócony tak w sposób taki wyjątkowy, cudowny, ale jednak jest to przykład takiego przejścia właśnie ze Starego Testamentu do Nowego i każdy z apostołów jest tak naprawdę właśnie przykładem takiego przejścia ze Starego Testamentu do Nowego. A więc tak, oczywiście te obietnice Starego Testamentu wciąż jeszcze prowadzą do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale muszą do Niego prowadzić. Jeśli ktoś natomiast odrzuca je świadomie i dobrowolnie, odrzuca cel Starego Przymierza i chce przy nim pozostać, no to wtedy to Stare Przymierze staje się po prostu fałszywą religią, bo ci ludzie nie wykonują tego kolejnego kroku, do którego cała ta religia prowadziła. Dalej czytamy w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Wyrażam się po ludzku. Żadną miarą, bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? To jest ciekawy sposób rozumowania, dla nas zupełnie nieoczywisty, bo nam trzeba by najpierw dowodzić, że Pan Bóg będzie sądził ten świat. Natomiast święty Paweł, który pisze do chrześcijan zarówno żydowskiego, jak i pogańskiego pochodzenia, zakłada, że jest to zupełnie oczywiste, że Pan Bóg będzie sądził świat, dlatego używa tego jako takiego argumentu. To było najwyraźniej coś zupełnie oczywistego dla ludzi w tym czasie, co myślę, że jest dosyć zrozumiałe. Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, to jakim prawem jeszcze ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro, jak niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy? Takich czeka sprawiedliwa kara. A więc tutaj mamy jeden z tych fragmentów klasycznych, w którym święty Paweł wskazuje na to, że to jest oszczerstwo, gdy ktoś mówi o nas, że mówimy, że mamy czynić zło, aby z tego wynikło dobro. Skąd jest w ogóle tutaj ta myśl? No chodzi o to, że przez tą niesprawiedliwość przedstawicieli Starego Testamentu, przez tą niesprawiedliwość, przez ten grzech, który przede wszystkim bogobójstwa, grzech odrzucenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, no oczywiście w jaki sposób prawda się uwydatnia? Przez odrzucenie, przez starszyznę Pana naszego Jezusa Chrystusa, później prześladowanie uczniów, przez to ta nauka rozchodzi się na przykład na pogan. Coś złego prowadzi do czegoś dobrego, bo Pan Bóg potrafi pisać prosto na krzywych liniach. Ale jak mówi święty Paweł, czy to oznacza, że właśnie naturalnie z jakiegoś zła wynika dobro? Nie. Pan Bóg potrafi wyprowadzić ze zła dobro, bo jest wszechmocny. Natomiast człowiek zostanie sprawiedliwie oceniony, osądzony za zło, które czynił. Tutaj przypominam o tym, niedawno nawet wzbudziło to pewne kontrowersje i to jest oczywiste. W sensie oczywistym jest, że ta nauka będzie zawsze wzbudzała kontrowersje. Świat nienawidzi tej zasady, że cel nie uświęca środków. To jest dla świata zawsze zgorszeniem i zawsze i świat, i szatan burzy się na tą myśl, bo to jest Boża myśl, bo to jest jedyna myśl, która jest w stanie ludzi uchronić przed prawdziwą zbrodnią, przed poglądem się w takim faryzeizmie, obłudzie, w zbrodniach. To jest jedyna myśl na poziomie takim moralnym, która faktycznie ugruntowuje prawdziwą moralność. Cel nie uświęca środków. To jest to, co tutaj święty Paweł między innymi mówi. Dlaczego ta myśl jest tak ważna? Bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie ochronić się przed tym, że zaczniemy w imię wielkich ideałów czynić moralne zło. Tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że cel nie uświęca środków. Większość teorii moralnych, nauk moralnych, większość etyk zakłada i praktycznie wszystkie poza tymi właśnie, które pochodzą z katolicyzmu i jeszcze się tej zasady nie pozbyły, bo po prostu bo naturalnie degradują takie zasady, gdy porzucają katolicką naukę. Zwykle ta zasada jest jedną z pierwszych, która zostaje porzucona, bo jest ona właśnie tak doniosła, bo jest tak piękna, ale i trudna jednocześnie. Natomiast zdarza się, że nie od razu zostaje porzucona.
A więc dlaczego wszystkie systemy ją porzucają? Dlatego, że no, jest to coś trudnego. Łatwiej jest sobie powiedzieć, ale no przecież jak jest cel szczytny, no to wtedy już każdy środek będzie dobry, albo prawie każdy, no trzeba zachować pewną proporcjonalność. To jest taka prosta zasada, którą każdy łatwo może przyjąć i która, dzięki której każdą zbrodnię można wyjaśnić. Ci obrońcy szatana i świata powiedzą, że ale przecież to, co wy tam tłumaczycie z tym, że nie wolno czynić zła, aby z tego wynikło dobro, to jest tylko taka iluzja, to właśnie niedawno takie słowo padło, a tak naprawdę i tak mówicie to samo, tylko ubieracie to w inne słowa. A więc nie, większość systemów moralnych patrzy tylko tak naprawdę na cel i ocenia całą moralność czynu ze względu na cel. Katolicka teologia moralna bierze pod uwagę aspekt materialny i formalny, a można to jeszcze pogłębić, patrząc zgodnie z czterema przyczynami Arystotelesa. To znaczy przyczyna sprawcza, kto coś robi, bo to faktycznie jest różnica, to znaczy gdy chirurg rozcina człowiekowi brzuch na operacji, to może to zrobić, natomiast gdy człowiek do tego w żaden sposób nie przygotowany rozcina człowiekowi brzuch, bo chce zrobić operację, to nie może tego zrobić, jest to niemoralne, chyba że jest to rzecz tak banalnie prosta, że faktycznie on w jakiś sposób jest przygotowany, ale rozumiemy, tak? Właśnie kwestia tego, kto coś robi, jak najbardziej może mieć znaczenie. To też jest istotne w kontekście. Coś czuję, że to będzie długi materiał. Właśnie będą dwa materiały, to tak przy okazji, bo nagram dzisiaj najprawdopodobniej na 2 tygodnie do przodu. A więc bardzo często ateiści rzucają taki zarzut, że ale to jak Bóg może zabijać? To jest zabawny zarzut, to znaczy pokazuje on, że ateiści bardzo często myślą o Panu Bogu właśnie jako o takim greckim bożku, to znaczy, że Bóg jest tak naprawdę takim nadczłowiekiem, tak? To znaczy, że zasadniczo obowiązuje go ta sama moralność, że zasadniczo jakby należy oceniać go dokładnie tak samo jak człowieka. Natomiast pamiętamy, że prawo moralne jest racjonalne, tak? Wynika z tego, jak rzeczy zostały stworzone. I to Bóg jest prawem moralnym, tak? I to nie znaczy, że on że jest takim tyranem, jak jest czyli takim władcą absolutnym, który może sobie każdą swoją zachciankę zrobić, jak jest w islamie. Tak islam widzi Pana Boga. W racjonalnej wizji tej pierwszej przyczyny to całe prawo moralne jest zawarte w Panu Bogu, to znaczy Pan Bóg, stwarzając świat, wkłada jednocześnie w ten świat to prawo moralne, stwarzając go w ten, a nie w inny sposób, stwarzając ludzką płciowość w ten, a nie w inny sposób, wkłada również od razu w człowieka te zasady postępowania, które będą prowadziły do tego, co jest dobre dla człowieka, również w tym kontekście. I człowiek może to rozumem rozpoznać. Dla zwierząt to są instynkty, które ich do tego popychają. Dla człowieka to jest rozum, który powinien wyznaczać to, jak postępujemy. Dla materii nieożywionej są to prawa fizyki, które to regulują, jak taka materia powinna się zachowywać. To wszystko tak jest w Panu Bogu. On, stwarzając ten świat, zapisuje to w swoim stworzeniu. Natomiast oczywistym jest, że to Pana Boga nie obowiązuje tak po prostu takie prawo moralne jak dla człowieka, tak? Bo człowiek ze względu właśnie na to, że jest jaki jest, został opisany właśnie takim prawem, takim, a nie innym prawem moralnym. To nie znaczy jednocześnie, że Pan Bóg jest takim absolutnym tyranem, który sobie robi co chce i mógłby na przykład, pozostawiając stworzenie takim samym, zrobić zupełnie inne prawo moralne, bo byłoby to w jakiś sposób sprzeczne, tak? Gdyby Pan Bóg, pozostawiając świat takim, jakim jest, ustanowił, że cudzołóstwo jest cnotą. Byłoby to w jakiś sposób sprzeczne, to znaczy byłaby sprzeczność pomiędzy materialnie stworzeniem, a formalnie prawem moralnym, które zostaje nadane. I to byłoby niemożliwe, to znaczy Pan Bóg mógłby stworzyć świat inaczej, w którym to prawo moralne byłoby zupełnie inne, ale wtedy też świat stworzony byłby inaczej, to znaczy cała organizacja tego świata byłaby inna, tak żeby to faktycznie było dobre, bo oczywiście Pan Bóg nie może uczynić czegoś, co byłoby bezpośrednio złe, bo jest czystym aktem. A więc oczywiście, że Pan Bóg jako pierwsza przyczyna
może decydować, kiedy będzie koniec świata, czyli innymi słowy, może zabić wszystkich ludzi w jednej chwili. Oczywiście, że ma do tego pełne prawo. Oczywiście jako pierwsza przyczyna, to nie będzie tak, że sobie Pan Bóg właśnie, jak ateiści to sobie wyobrażają, siedzi sobie na jakimś takim Olimpie i je winogrona i sobie stwierdza, a dzisiaj już mi się nie chce i koniec świata. Tylko ze względu na to, że jest pierwszą przyczyną, czystym aktem, to wszystko jest wpisane w jeden wielki plan. Tam tak naprawdę nie ma miejsca na żadne wątpliwości, rozważania, zastanowienia, dowiedzenia się, a tym bardziej na jakąś niedoskonałość. Wszystko jest zaplanowane, przewidziane. I wtedy, kiedy to ma się stać, wtedy jest koniec świata. Pan Bóg ma pełne prawo ustanowić, kiedy ten koniec świata będzie, a więc kiedy wszystkich ludzi życia pozbawić. I on ma prawo też decydować, kiedy człowiek umrze, a kiedy nie umrze, i swoją opatrznością jak najbardziej często w takie rzeczy ingeruje, pomimo tego, że zgodnie z zasadą subsydiarności, no to my jesteśmy namiestnikami tego świata, także wiele rzeczy zostaje pozostawionych nam. Możemy faktycznie wiele rozwalić w tym świecie i Pan Bóg nie będzie w jakiś cudowny sposób od razu ingerował, będzie przez, zgodnie z zasadą subsydiarności, ingerował przez swoich ludzi, tak, przez tych, którzy są tutaj na tym świecie po to, żeby pilnować, żeby ten świat się całkiem nie rozwalił. To jest przede wszystkim Kościół katolicki, który w obecnym kształcie oczywiście zupełnie tego nie robi i robi w zasadzie rzeczy zupełnie odwrotne, ale jak wiemy, Kościół jest dzisiaj w głębokim kryzysie. Byłem przy ocenianiu uczynku moralnego zgodnie z czterema przyczynami Arystotelesa. Przyczyna sprawcza, czyli kto jakiegoś uczynku dokonuje, czyli Pan Bóg ma pełne prawo pozbawić człowieka życia wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Człowiek natomiast nie ma prawa ani siebie zabijać, ani zabijać innej osoby niewinnej. O karze śmierci już mówiłem, jest to sytuacja trochę inna, to znaczy jest to przykład znowu zasady subsydiarności, pewnej delegacji ze strony Pana Boga tego właśnie prawa, tak jak też ogromna część praw właśnie zostaje delegowana ze strony Stwórcy na ludzkość, natomiast właśnie w bardzo konkretnym zakresie, a więc przyczyna sprawcza, przyczyna materialna, czyli po prostu sam uczynek, to co zostaje wykonane. Dajmy na to żołnierz bombarduje, pilot bombowca, chciałem powiedzieć bombardowca, dlaczego to w sumie całkiem ładne słowo by z tego wyszło. Pilot bombowca bombarduje most. Sam sobie uczynek bombardowanie mostu, co może nam się wydawać, że jest sam sobie zły, natomiast nie, on jest negatywny moralnie. Możemy sobie wyobrazić, że coś po prostu trzeba zniszczyć, wysadzić most w powietrze z jakiegoś powodu, bo jest wadliwy konstrukcyjnie. No samo sobie wysadzenie czegoś w powietrze nie jest czymś moralnie złym, a więc pilot bombowca bombarduje most. Przyczyna sprawcza, no to jest pilot bombowca, zasadniczo ma kompetencje, żeby się tym zajmować. Jest sam uczynek, czyli przyczyna materialna, zbombardowanie, sam sobie jest neutralny moralnie. Przyczyna formalna, świadomość i dobrowolność tego uczynku. No pilot, zakładamy, że robi to świadomie i dobrowolnie, nie jest pijany jak kłoda i nie, kłoda to by nie dał rady, bo by tam spała, ale rozumiem. Tak, jest świadomy i dobrowolnie faktycznie ten uczynek wykonuje. I przyczyna celowa, czyli po co zostaje to wykonane. Jest to, dajmy na to, sprawiedliwa wojna, nieprzyjaciel naciera. Trzeba koniecznie ten most zbombardować po to, żeby te wojska nieprzyjaciela nie przeszły tak szybko na drugą stronę. Wszystko to zasadniczo jest w pełni moralne. Zgodnie z tymi te czterema przyczynami możemy to w ten sposób ocenić, nawet jeśli, i tutaj jest bardzo ważna sprawa, nawet jeśli przy tym bombardowaniu zginie jakaś osoba niewinna. To się łatwo może zdarzyć przy bombardowaniu mostu. To się niestety łatwo może zdarzyć na wojnie, że taka osoba niewinna zginie. To jest bardzo dobry przykład do tego właśnie, jak możemy za pomocą tych czterech przyczyn dobrze odróżnić taki przypadek, gdzie będzie to moralne, od innego, gdzie będzie to niemoralne, o którym za chwilę powiem. To znaczy, ten pilot bombowca ma prawo zbombardować ten most, nawet jeśli wie, że przy okazji łatwo mogą zginąć osoby niewinne. Powód jest wystarczająco poważny,
Jeśli powód jest wystarczająco poważny, a sam uczynek sam w sobie nie jest zły, to jest właśnie to zbombardowanie tego mostu, może można brać pod uwagę również konsekwencje, które są złe, czyli tutaj jakby skutkiem ubocznym, tak, jest coś, co jest złego, śmierć jakiejś przypadkowej, niewinnej być może osoby. Jeśli jest przypadkowa, to pewnie jest niewinna, rozumiem, przypadkowy teoretycznie może być też żołnierz nieprzyjaciela, wtedy nie będzie niewinny, ale może to być również przypadkowa śmierć niewinnej osoby. I zgodnie z teologią moralną można jasno ocenić, że tak, no tutaj mamy do czynienia z uczynkiem, który sam w sobie jest neutralny moralnie, będzie tutaj tylko takim przed chwilą to powiedziałem, skutkiem ubocznym. To coś, to może być faktycznie czymś złym, natomiast ze względu na to, że jest tylko skutek uboczny, jest bardzo poważny, ale przyczyna też jest bardzo poważna, więc można to uzasadnić. I z punktu widzenia też międzynarodowego prawa właśnie takie działanie jest zupełnie normalne. Natomiast i oczywiście tą sytuację można też w uproszczonej wersji tego moralności tego świata powiedzieć, a cel uświęca środki, więc po prostu można, bo cel jest dobry. No tak, w tym przypadku to zadziała, ale w innym przypadku to zadziała morderczo dosłownie. To znaczy, na przykład mamy przykład pacyfikacji wioski. Tak? Mamy jakiegoś młodego bawarskiego chłopca w trakcie II wojny światowej, który jest w Wehrmachcie, został zrekrutowany przemocą do tego Wehrmachtu, dostaje rozkaz wraz z kolegami spacyfikować jakąś wioskę, bo coś, tak, bo uważają, że udzielili wsparcia jakimś powstańcom. I zgodnie z zasadą cel uświęca środki, łatwo może się usprawiedliwić taki żołnierz. No, oficer mu to jasno przedstawia. Tutaj są jacyś tam terroryści w lesie i ci ludzie wspierają tych terrorystów. Tutaj giną, zobacz, zginęli twoi koledzy w natarciu tychże terrorystów. Po prostu trzeba ich zabić. Tak, cel, ochrona życia żołnierzy, cel wygranie tej wojny, czy jakikolwiek inny cel, czy cel po prostu przeżycie, no, usprawiedliwia to, żeby zabić osoby niewinne, bo w przypadku, rozumiemy, w przypadku tych całej wioski, to ewidentnie będzie zabijanie osób niewinnych, nawet jeśli one w jakiś sposób ktoś tam wsparł tych powstańców, nawet gdybyśmy ich traktowali, tych powstańców faktycznie jako z perspektywy teraz tego żołnierza, nawet gdybyśmy ich traktowali jako wroga, to mimo wszystko zabicie cywilów, którzy wspierają wroga, nie jest w żaden sposób usprawiedliwione. To zabicie cywila po prostu nie będzie, to jest zabicie osoby niewinnej, nawet jeśli ona w jakiś sposób wspiera tychże powstańców. A więc z punktu widzenia katolickiej moralności to jest oczywiste od razu, że żołnierz ma ścisły obowiązek sumienia, żeby odmówić wykonania rozkazu, nawet jeśli go za to rozstrzelają. To jest oczywiste i zasadniczo katoliccy żołnierze mają tendencję, żeby takie rzeczy rozumieć. I z perspektywy prawa międzynarodowego spacyfikowanie wioski będzie zbrodnią wojenną, a zbombardowanie tego mostu będzie czynnością zupełnie normalną. Widzimy tutaj, że taki powiedzmy dosyć spontaniczna ludzka intuicja dosyć dobrze to rozróżnia, natomiast oczywiście szatańska i światowa w cudzysłowie mądrość powie, że cel uświęca środki i tak naprawdę to ostatecznie wszystko jedno. A więc zgodnie z katolicką teologią moralną, która jest jedyną naprawdę mądrą, naprawdę ludzką teologią moralną, można te dwa uczynki łatwo ocenić, łatwo odróżnić jeden od drugiego z perspektywy szatańskiej zasady cel uświęca środki i jeden i drugi będzie dopuszczalny i jeden i drugi będzie można sobie wytłumaczyć. Zarówno coś, co jest faktycznie moralnie być może dopuszczalne, potrzebne, właśnie jak zbombardowanie tego mostu, jak i wielką zbrodnię, bo tak właśnie szatan lubi robić. Mieszać prawdę z fałszem, mieszać dobro ze złem, bo jest kłamcą od samego początku. Wróćmy do naszego listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Cóż więc, czy mamy przewagę? To tutaj znowu oczywiście chodzi o przewagę Żydów nad poganami. Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Zakłada i nędza są na ich drogach. Droga pokoju jest im nieznana. Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. Pamiętam, że gdy byłem młodszy, to wydawało mi się, że jednak jest to pewna hiperbola. Natomiast im jestem starszy, nie tylko chodzi o to, że moja perspektywa staje się jakaś bardziej pesymistyczna wobec tego świata, tylko uważam, że w ogóle jednym z kluczowych elementów takiego ludzkiego rozwoju, ludzkiego dojrzewania jest rozpoznawanie swoich własnych ograniczeń, swojej własnej niedoskonałości. Powszechność grzechu pierworodnego to jest to, co jest tutaj opisane. I gdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że i sam jest tym grzechem pierworodnym dotknięty, to doskonale powinien te słowa rozumieć w odniesieniu również do samego siebie, bo sami jesteśmy słabi, głupi i grzeszni. Nawet tam, gdzie z tym walczymy, no to mimo wszystko ten opis dobrze pasuje do całości ludzkości. A wiemy, że wszystko, pisze dalej święty apostoł, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Jako że dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Tu oczywiście zdarzają się eksperci, którzy cytują ten fragment jakoby na potwierdzenie tego, że w ogóle uczynki nie mają żadnego znaczenia. No oczywiście rozumiemy to, w całym kontekście jest to zupełnie oczywiste. Chodzi o uczynki wymagane przez prawo Starego Testamentu i o to, że one są niewystarczające do tego, żeby człowieka do zbawienia doprowadzić, że potrzeba do tego odkupienia w Chrystusie. Dalej. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. I to jest piękne, to znaczy nie będzie ona wynikała, ta sprawiedliwość, z wypełniania przepisów prawa, ale zostaje ona poświadczona przez prawo, zapowiedziana przez proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo tu nie ma różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze, mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Tu mamy też pośrednio potwierdzone to, że te grzechy z przeszłości również mogą zostać oczyszczone we krwi Chrystusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo, bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego dzięki wierze. Tutaj niektórzy doszukują się takiego rozróżnienia jakieś właśnie pomiędzy tym przez wiarę, a dzięki wierze. To znaczy, jakoby ten obrzezany już naturalnie był, posiadał prawie że tą wiarę, także, bo naturalnie prawo Starego Testamentu prowadzi do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. No więc ten, niektórzy doszukują się w tym takiej różnicy, dlatego jest przez wiarę, bo jemu on jest do niej naturalnie prowadzony, a ten, który jest poganinem, musi sobie w jakiś sposób wywalczyć tą drogę do tej wiary i dlatego jest to dzięki wierze. Natomiast nie jest to aż tak wyraźne i oczywiste. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustanawiamy, a więc wchodzi ono na swoje miejsce. Oczywiście będziemy widzieli, że później, co święty Paweł za chwilę będzie mówił, że to nie oznacza, że teraz jest wszystko jedno, co robimy, bo po tym, jak zostaliśmy odkupieni, musimy teraz żyć dla Boga i musimy pilnować, żeby te nasze uczynki były dobre.
Po zakończonym rozdziale trzecim myślę, że zrobimy przerwę, pauzę na cały tydzień, bo za tydzień kolejny materiał, a więc dziękuję wszystkim za uwagę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spirit.